Dzień dobry, kochani. Witam was, kochani, w nowym vlogu. Ja oczywiście się szykuję do pracy. A, słuchajcie, muszę wam powiedzieć o tym produkcie, a mianowicie jest to przecudowna szczotka do włosów. Oczywiście w pierwszej kolejności, moje włosy są niestety bardzo specyficzne i są zwariowane, więc w pierwszej kolejności muszę rozczesać normalną, zwykłą, taką syntetyczną szczotką, ale później co robię? Wykańczam ją przepiękną, przecudowną, genialną szczotką mojej ukochanej Arletki. Tutaj macie do niej też namiar Nadicastor. Jest to naturalne włosie z dzika i moje włosy, zobaczcie, moje włosy lubią to. Lubią to. Dlatego też zawsze jak mam taką możliwość, przede wszystkim jak mam rozpuszczone włosy, staram się właśnie gdzieś tam pociągnąć tą szczotką moje włosidła, żeby były takie, wiecie, wygładzone. Na początku Arleta też mi mówiła, że mogą mi się elektryzować i rzeczywiście tak było. Na początku troszkę mi się one elektryzowały, ale bardzo szybko gdzieś tam się przyzwyczaiły do tego włosia i genialnie potrafią je dopieścić. To jest jedna rzecz. Drugą rzeczą, którą będę dzisiaj używała, to jest Fancy Night i to jest Jessica Simpson. Przepiękne arabskie nuty, o których też nieraz wam opowiadam w moich filmach o perfumach, więc jeżeli lubicie taką mocną nutę, która gdzieś tam trąci zapachem takiej ziemi glebistej, takiej, nie wiem, czy ja dobrze mówię, czy to jest dobre określenie, ale wiecie, że ja mam takie dziwne określenia na zapachy, ale tak jak najbardziej to jest taki bardzo mocno arabsko, nie do końca przyprawowy, choć troszkę trąci takim kardamonem, pieprzem, wiecie, takimi innymi, zresztą jak chcecie, to sobie posłuchajcie o tym zapachu w moich filmach. I co jeszcze? Dobra, nie będę się rozwodziła więcej na temat zapachu, bo to nie o to chodzi. Jeszcze wam pokrótce pokażę, w co dzisiaj jestem ubrana. Koszula, nawet nie pamiętam, jakiej ona jest marki. Ale jak jeszcze wszystko znajdę, to wam oczywiście wszystko podlinkuję. Ona jest taka dość duża. To jest chyba M-ka. Przepraszam, to jest chyba M-ka. Ona ma takie dość duże tutaj rozcięcie, ale bardzo fajnie, bo podkreśla to, co ma podkreślać, zakrywa to, co ma zakrywać, no i ma długie rękawy, a ja akurat tego dzisiaj potrzebuję. No i spodnie też wzięłam rozmiar za duży, ale powiem wam, że ja lubię takie większe rozmiary, żebym mogła sobie później swobodnie, tak wiecie, dopasować stylizację, czy koszulę włożyć do środka, czy, no lubię, po prostu lubię takie luźne troszeczkę spodenki, aczkolwiek lubię też takie dopasowane rurki, cygaretki, zwałe w zoo. Ot tak, moi drodzy, tak wygląda moja stylizacja, zakładam buty, torebka cały czas jedna i ta sama, nieśmiertelna Reserve, bardzo fajna i ona tak przełamuje właśnie kolorystykę czerni. Dobrze, moi drodzy, zmykam. To tyle w kwestii wstępu. Będę się zawsze starała, jeżeli będę na czarną ubrana, żeby gdzieś nie robić tego na czarnym tle, tylko właśnie tutaj bardziej na tej mojej ścianie z bielą, z szarością, żebyście mogli zobaczyć, jak to przede wszystkim wygląda. Dobrze, kochani, zmykam, zabieram się. Was oczywiście zapraszam do oglądania. Pamiętajcie, żeby zostawić ślad po sobie w postaci komentarza, bądź też, jeżeli macie ochotę, zapraszam was do subskrypcji. A my co? Nie zwlekamy, zasiadacie wygodnie, zabieracie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę. A my co? Zaczynamy! Czas na cacyki i tutaj dałam tak jogurt zwykły bieluch, dałam pół kubeczka śmietanki 18% i dałam też taki serek twarogowy, mój ulubiony bodajże, on się tak nazywa. Nie mam czosnku świeżego, więc dałam liofilizowany, dałam małą łyżeczkę miodu, dałam troszeczkę oleju i zaraz pewnie będę dodawała trochę octu jabłkowego, tak żeby zakwasić.
Tutaj już mam maszynę przygotowaną do ogórków, więc jak tylko ogórki mi się zrobią, no to co by... A, jeszcze oczywiście sól dałam, zwykłą białą sól, nie różową, więc tutaj jeszcze tylko potrzeba ogóreczków, ale pokażę Wam, jak już to wszystko razem wymieszam, zrobię, połączę. O! Ja, wiecie co, caciki robię ze skórką, nie obieram, bo to nie ma sensu. W skórce jest mnóstwo dobrych witamin, ja to tylko dokładnie po prostu myję, te wszystkie ogórasy, o. I tak z tą wodą, nieraz, wiecie co, parzę, bo wtedy te ogórki tak się nie odbijają, ale powiem Wam tak, jak robię sama dla siebie, to dla mnie nie ma znaczenia, ja lubię ten taki smak właśnie ogórka. Dobra, za chwileczkę, bo jedną ręką to nie dam rady. No i teraz trzeba to wymieszać. I powiem Wam, że to jest obłęd. Do tego możecie, nawet ja powiem Wam szczerze, ja tak lubię też jeść. Oczywiście mogłabym mizerię zrobić, ale jednak miałam ochotę na caciki. No, to powiem Wam, że Grecja na talerzu to jest coś, co ja kocham i uwielbiam. Mogłabym to bardziej gęste zrobić, no ale powiem Wam, że takie też jest dobre do miseczki, tak żeby sobie, wiecie, popić, pojeść, a nawet jak ziemniaczka ugotujecie czy ryż, też można to wszystko właśnie tym sosikiem polać. No jest obłędne. No, także voilà, gotowe. I tutaj jeszcze z tego miejsca dajcie mi znak, czy Wy też robicie depilację w domu, czy raczej chodzicie na taką depilację. No póki co powiem Wam, ja chodzę na depilację, ale tylko wybranych miejsc, tylko wybranych partii ciała, o to chciałam powiedzieć. Natomiast nogi robię sobie całe i powiem Wam, że akurat to urządzenie spokojnie daje radę. Ja je kiedyś kupiłam chyba na Allegro, tak mi się wydaje. Ale jest ze mną już chyba z 20 lat i jestem mega z tego akurat podgrzewacza zadowolona. Puszkę zawsze kupuję też na Allegro, więc super sprawa. Where is the line between dreaming and feeling blue? It's 4 o'clock in the evening. I haven't left my room, but the truth is, if I'm honest, I feel stuck here in the middle. Am I one of those crazy people? Should I stay here or should I let go? Moi drodzy, zobaczcie, co ja tu mam. Witax, śliwka i kardamon. O, marzyłam o tej herbatce, tak więc czekam na wodę. Czekam, aż skończy pralka prać. Tutaj talerz dobrodziejstw, czyli kasztanki. No tak typowo już jesiennie, na moim czarnym, pięknym liściu. Więc robię herbatę, zasiadam przed kamerą. I przechodzę, myślę, do Was, żeby się pożegnać. Ale ta herbata jest genialna. Polecam. No, korzenne przyprawy, no. Okres na jesienne herbaty uważam za otwarty. Tak jest. Dobry wieczór, kochani. Zapaliłam sobie świeczuszkę. Tak jak Wam pokazywałam, zrobiłam herbatę. No tak, ale zapomniałam jej przynieść. Dajcie mi chwilę, przynoszę i do Was już wracam. Jest i herbata. Mam nadzieję, że dobrze mnie widzicie, bo troszeczkę oddaliłam kamerę, bo ostatnio coś za dużo byłam w takich złych pozycjach, ale nic, kochani. Także jeszcze raz Wam polecam. Tu Wam pokazuję o Vitax, albo tak Wam pokazuję. Nie wiem, czy widzicie, na pewno będziecie widzieli. Zresztą zbliżenia Wam pokazałam. Także tak, moi drodzy, tak będzie wyglądał mój wieczór. Jak możecie zobaczyć, już mam zimową piżamkę. Jeszcze tak, jeszcze nie zmyłam makijażu, ale zaraz się za zmywanie zabieram. Chciałam Wam, moi drodzy, bardzo podziękować za to, że w kolejnym vlogu byliście ze mną. Mam nadzieję, że było Wam bardzo miło i sympatycznie. Co chciałam Wam jeszcze powiedzieć? A, w ogóle, mam nadzieję,
że te środowe filmy, przede wszystkim te pogadankowe, o których sobie gdzieś tam też rozmawialiśmy i które dla Was przygotowuję, i te, które w ogóle już powstały, że tak cieszą się takim Waszym uznaniem i cieszę się, że mogę gdzieś tam te wszystkie osóbki, które wręcz czekały na pogadanki do filiżanki, że mogę Was tak fajnie dopieścić, że gdzieś tam też odnajdujecie te treści, które Was interesują. Mam nadzieję, że te, które powstaną, również zaspokoją Waszą gdzieś tam ciekawość, a być może rzeczywiście odnajdziecie takie treści, które Was w jakiś sposób też wyciszą, uspokoją, bo powiem Wam, że ja w tym też zabieganym i trochę mocno zwariowanym teraz świecie też szukam takich treści w internecie. Potrzebuję też takiego restartu całej siebie, swojego organizmu, pomimo tego, że prowadzę bardzo aktywny i taki, wiecie, taki mocny tryb życia, bo YouTube'owy i zawodowy, i prywatny również, bo wiem, że nieraz mnie pytacie i mówicie, że przepięknie wyglądam, że promienieję. Być może, ja powiem Wam tak, nauczyłam się po wielu swoich takich życiowych przeżyciach, nauczyłam się doceniać każdy dzień, celebrować większość czynności takich zwykłych, normalnych, typu napicie się porannej kawy, kąpiel, gdzieś tam możność poświętowania z koleżanką, przyjaciółką, wherever, jakbyśmy i z kimkolwiek byśmy akurat, powiedzmy, danego wieczoru czy dany dzień nie spędzili. Ja po prostu naprawdę z wielką pokorą podchodzę do takich czynności, do takich spotkań, przede wszystkim do takich rozmów. Chcę coraz więcej jakby mieć takich chwil zatrzymania na taką refleksję, na taką jakby zadumę nad tym, jak to moje życie wygląda, bo tak mi się wydaje, że przez to, że gdzieś tam też miałam różne relacje, różne związki, różnych ludzi spotykałam na swojej drodze życia, przy gorszych, jakby tutaj nie chcę tego oceniać, bo to też nie chodzi o to, żebym teraz ja robiła jakąkolwiek klasyfikację, bo absolutnie nie o to chodzi. Z każdej relacji, z każdego związku, z każdej znajomości wyjęłam i wyciągnęłam, bardziej powinno powiedzieć, że wyciągnęłam coś dla siebie. Ktoś mądrze powiedział, że spotykamy i jesteśmy w pewnych relacjach po to, żeby się czegoś nauczyć, po to, żeby właśnie odbyć pewną lekcję, po to, żeby przeżyć. Jeżeli dany związek czy dana relacja nie przetrwała, to oznacza, że ona nie była dla nas, a ta, która ma przyjść, właśnie będzie już tą lepszą wersją, poprawioną tego, co było wcześniej. I myślę, że coś, kochani, w tym jest. Napiszcie mi oczywiście w komentarzu, czy się ze mną zgadzacie w tym temacie, czy też niekoniecznie. Ja uważam, że takie lekcje życiowe naprawdę dużo nam dają, tylko najważniejsze jest to, żebyśmy umieli słuchać, żebyśmy umieli obserwować, żebyśmy umieli również, wiecie, no to jest co, to jest, to myślę, że to jest kluczowe i najważniejsze, żebyśmy umieli z pokorą przyjąć to, co gdzieś tam nam się w życiu wydarza. Są ludzie, którzy, ja to też określam jako podróż, którą musimy z tymi naszymi ludźmi, których w życiu spotykamy, odbyć. Niektórzy muszą na wcześniejszym przystanku naszego życia wysiąść, z niektórymi nam jest dalej jeszcze po drodze, a z niektórymi będziemy do końca naszych dni. I uważam, że takich ludzi trzeba bardzo cenić, doceniać, trzymać ich blisko, o ile oni również wyrażają na to zgodę i również chcą uczestniczyć w tej naszej cudownej podróży zwanej życiem. Dobrze, kochani, tym akcentem będę się z Wami żegnała. Jeszcze tylko Wam przypomnę, że czeka mnie przyjęcie probiotyków i mojego ulubionego Hydrolite'a. To nie jest żadna reklama. Nikt mi za to nie zapłacił. Wiecie, że ja zawsze o tym Wam mówię, zawsze Wam o tym przypominam. Pewnie przypominać będę, dopóki nie zmienię składu. W każdym razie, kochani, probiotyki, Hydrolite, ci, którzy potrzebują,
I pamiętajcie, pijcie dużo wody. Ja kocham muszyniankę. Wiem, ktoś by mógł powiedzieć, po co kupujesz wodę w butelkach plastikowych? Trzeba dbać o recykling, trzeba dbać o naszą planetę. Zgadzam się. Ale powiem Wam, że ja potrzebuję, przez to, że nie jem mięsa, potrzebuję więcej tego magnezu i wapnia przyjmować. W suplementacji nie zawsze ona mi działa, natomiast zauważyłam, że jak wypijam takie dwie butelki, półtora litrowe dziennie, powiem Wam, że zupełnie inaczej mój organizm się czuje. Niestety ostatnio zaczęłam więcej pić kawy, co nie jest dobre i już same się za to ganię. W każdym razie zaczęłam zauważyć, że gdzieś tam mi się małe przykurcze w stopach robią, więc czas najwyższy odstawić kawę, bo nawet dochodzi, że ja 7 kaw dziennie piję. Wyobrażacie sobie? 7 kaw dziennie. Dobra, kochani, to tyle, bo już miałam kończyć. Dziękuję Wam pięknie. Tak jak zawsze przytulam Was bardzo mocno. Życzę Wam pięknych, miłych, uroczych wieczorów, bądź też przepięknych, słonecznych jeszcze poranków, a my, kochani, widzimy się oczywiście w następnym moim filmie. Buziaczki, kochani, i tak jak zawsze, do następnego. Ciao! Am I one of those crazy